Witajcie. Dzisiaj trochę nas nie przywitała zbyt miło pogoda, bo deszcz cały czas przez noc padał, ale przyszedłem na rekonesans w pole zobaczyć, co słychać. No i słuchajcie, budzi się tutaj wszystko ewidentnie. Nie wiem, jak długo to zostawić w tej chwili w takim stanie. Czy szykować się już do jeszcze kolejnej talerzówki, do kolejnego talerzowania tutaj. Bo to widać, że to wszystko nabiera kolorów. Zaczyna coś tutaj przełazić. Czy to nie wystarczyłaby na przykład brona tutaj ciężka? Pokażę Wam, jak to wygląda z bliska. O, widzicie, to wszystko się tutaj coś dzieje. No i ślady nowe. Urwę mu łeb. Zaraz zobaczymy. Przy okazji, słuchajcie, co? Szukamy poroży jeleni. Z tego, co wiem, to chłopaki, bo wczoraj wieczorem przyjechałem na chwilkę, popytałem, no to mówią, że znaleźli kilka sztuk. Gdzieś tam chodzą, mają swoje miejsca. No i przy okazji stąd też i moja wizyta tutaj, żeby zobaczyć, co tu słychać. Aha, tutaj było. No, też zrobię taki filmik na temat Zetora 25, bo są, widzę, wątpliwości, jeśli chodzi o modele i rodzaje silników. Ile tego było w ogóle, takie coś, także na pewno w najbliższym czasie taki film się nowy ukaże. A tymczasem zobaczmy jeszcze tutaj, jak te pniaki porozrywane tą talerzówą, co tu robiła. O, tutaj było jechane tędy. Tędy było jechane. O, i tędy. Co on tu kurna robił? Tu są świeże ślady. No, mniejsza z tym, szukamy, słuchajcie, rogów. To jest dla nas rzecz priorytetowa. O, tu jakiś zakręt. Ślady są. Ślady są, ale czyje to ślady? Chyba dzika. Tu jest jakieś ślady, tutaj są. No, w każdym razie tutaj się dzisiaj wybrałem w gumiakach, bo nauczony doświadczeniem wziąłem wtedy takie półbuty, no to nie bardzo się tutaj gdzieś łaziło i była po prostu taka trochę kiszka. Tu trzeba będzie jeszcze raz przejechać po tym, widzę. No i tak mówicie tutaj, żeby to przeorać na głęboko, to wtedy ta cała trawa zgnije pod ziemią. No i jest w tym oczywiście prawda, tylko ja się obawiam o jedną rzecz. Chodzi o to, żeby nie wyorać martwicy tutaj spod spodu, bo wtedy będzie, krótko mówiąc, lipa i cały misterny plan się nie powiedzie. No, w każdym razie gleba przygotowana. Na pewno trzeba będzie jeszcze raz ją tutaj coś z nią zrobić, czy stależować, czy nie wiem co. Wody ledwo co, widzę, prawie wcale.
Synuś, chodź. Prawie wcale w rowach, no i ten. No i tutaj patrzę, widzicie, tamta sosna jest przewrócona, jedna taka mocno pochylona, trzeba będzie obydwie wyciąć, bo jak będę stawiał ogrodzenie, to one mi się tutaj po prostu wywalą. To wszystko, te tak siaki trzeba będzie też uprzątnąć. Ojej. Przejdziemy tutaj przez ten las i zobaczymy, czy są tutaj może jakieś zrzuty. Nie wiem, czy tu w ogóle zwierzyna łazi po tym lesie, czy nie. Ale jest to możliwe. Tam dalej widziałem kilka takich, znaczy kilka takich śladów widziałem, nie zrzutów. Ślady były, ale zrzutów nie widziałem. Także no, ciekawe, bo tutaj to, że tutaj jelenie są na tym terenie, to nie ma najmniejszych wątpliwości. Kiedy wycinałem tutaj las, to kolega, który tutaj pomagał. Co? Dobrze. To kolega, który pomagał, znalazł roga jednego. Proszę? A w którą stronę ona idzie? No to idź tam. Tam. No i znalazł w każdym razie te zrzuty. No i potem długo, długo nic nie było. Potem ja znalazłem w zeszłym roku jeden. Także tutaj wygląda na to, że są. Tylko tyle, że trzeba wiedzieć, kiedy szukać i kiedy tu chodzić. No natomiast z racji tego, że pracuję jak pracuję, niestety nie mam tej możliwości. Dlatego przychodzę, kiedy mogę. No wszystko mokre. Ciekaw jestem tylko, czy to... No wiecie, tu brzozę trzeba posprzątać, tam to trzeba posprzątać, tamte próchna to najlepiej to wezmę, to spalę, bo to się nie nadaje do niczego, a jedynie co to będzie siedliskiem szerszeni albo jakichś innych os czy czegokolwiek, więc na pewno trzeba będzie się tego pozbyć bezdyskusyjnie. No przejdziemy jeszcze tutaj na to pole i zobaczymy. O, tutaj widzicie jeszcze takie jakieś złomy, wyłomy. Przejdziemy się tutaj jeszcze na to pole, zobaczyć, czy tutaj czegoś nie ma, bo może być, i wrócimy do relacji za chwileczkę. No przeszliśmy to pole, ale nic tutaj nie znaleźliśmy. Niestety ślady sarędzików są, ale na razie żadnych śladów jeleni. Może jeden, ale to też nie mamy pewności, czy to właśnie jeleń. To idziemy zobaczyć ślady jakieś. Także... Aha. I tu jeden. O, zobaczcie, takie coś. Co to może być? Może to jest jeleń, albo ale dwa nie, ślady jeden na jeden drugi. Na drugim. No. Jeden na drugi, a to jest pojedynczy. No. I tu mamy... Tu jakiś większy. Tu sarenki, a tu jakiś większy. Mhm. Większe ślady. Tu mamy ślady. A tu są nawet jakiegoś zwierza. A tu jakiś nie. No słuchajcie, no to wygląda mi na jelenia, ale nie jestem pewny, bo dzik miał tutaj dwa pazury z tyłu. No właśnie nie, ale idę tutaj po tych śladach tego traktora, to idź zobaczyć tutaj z brzegu. O, tutaj jeszcze jakieś, widać, że te przez ten las przechodzą. Może tutaj coś zostawiły. Trzeba będzie się też jeszcze rozejrzeć, tu będziemy wracali zaraz. I ten.
No fajnie, tutaj kurczę, tutaj by były chyba truskawki, powiem wam. Bo tak widzę, ta ziemia taka lekka, piątka, szóstka tutaj. Tam nawet szóstka jest, widać te piachy. Ale tu podejdziemy do tej sosny zwalonej, bo widzę, że stąd w tamtą stronę jechał do tej sosny. O, tu następne, zobaczcie, jakie duże ślady. No to już chyba jelenie są na pewno. I one tutaj tędy szły. I tam, zaraz się tam przejdziemy. Ale tu jeszcze chcę zobaczyć. Do tej, o widzicie, tutaj to są ślady jeleni, tak. To są jelenie. A nie tylko jelenie widzę, ale też sarny tutaj sobie łaziły. No i ta sosna, która... No patrzcie, no ewidentnie jeleń, no. Było tego trochę tutaj, widzę. Się powłaziły, pozłaziły. Gałęzie połamały. Są połamane gałęzie? No ta sosna tak nie wyglądała przecież. Zobaczcie. Nie, to są poodcinane. Ktoś sobie tutaj tą sosnę, widzę, szykuje. Ale jelenie tutaj widzę, że były zainteresowane. Bo jest takie korzenie, to muszę od razu wyciągać. I to wywalę tutaj, potem będę przejeżdżał, to zbiorę. No i tutaj widzę, że one tutaj były bardzo zainteresowane tą sosną. I to nie tylko te jelenie, bo tutaj śladów tych zwierząt jest dosyć dużo. Nie wiem, czy jelenie jedzą te igły, czy nie. Że tak tutaj przyszły. Ale tu było widać bardzo wielkie poruszenie. No ale patrzcie, no. One się tutaj wycierały o to, o tą korę. Bo tak, czy to poszło jak leciała? Nie, no to ona się, bo z tamtej strony zdarta, ale z tej. No w każdym razie tu trzeba zobaczyć jeszcze, bo może sobie tutaj gdzieś urządziły zrzucanie. Tu nie widać żadnych tych, ale było ich tutaj trochę. Kilka. Przejdę tutaj jeszcze kawałek, zobaczę. No, w każdym razie tutaj ten kompostownik, no, kropi trochę, to taka nie nagrywanie, no takie widzicie. O. No i tędy wyjechał. Aha, i tu się zawrócił i pojechał tam. Nawet kombinator. A tutaj też ta sosna przewrócona.
Tutaj to połamało. I zobaczmy. Tutaj sobie jeszcze jechał. No widzicie, no trzeba wziąć piłę i posprzątać, no bo samo się nie posprząta. Aha, no i tam się wrócił. Dobra, wszystko wiemy. Natomiast tutaj tych zrzutów no nie widać. Czy ktoś był wcześniej i pozbierał? Bardzo możliwe. Ale ślady zwierzyny są tutaj właśnie koło tej padłej sosny wyłamanej. No to tyle w każdym razie chyba na dzisiaj. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? Nie wiem, jak będzie sprawa wyglądała z siewem, bo cały czas mam tutaj dylematy. Nie chcę tego, słuchajcie, tutaj żadnych oprysków, żadnych takich cudów, świństw, nie będę tego tutaj pakował, bo to po prostu szkoda mi tej ziemi. A sprawa, jeśli chodzi o radzenie sobie z chwastami, no to jest to dużo różnych możliwości takich normalnych, wysiać na przykład no, grykę, tylko musiałbym z dobrego źródła tą grykę trafić. I sprawa będzie momentalnie załatwiona, ponieważ ona wystrzeli, przepraszam, grykę. Myślałem nie o gryce, tylko o gorczycy, bo ona bardzo szybko wystrzeli, praktycznie wytępi wszystko, co jest pod nią. Robi taki mocny zielony dywan, sami to wiecie, nic po prostu, żadnego słońca nie ma pod gorczycą i nie ma się co tam wydostać z takiej gorczycy, więc ona po prostu pięknie by sobie tu poradziła. Ale z kolei ona ma skłonności do różnych patogenów. No i w związku z tym mam pewne obawy, takie wahania co do użycia gorczycy. Napiszcie mi, jeżeli wiecie cokolwiek na temat tej gorczycy, czy to da się załatwić, powiedzmy, z odpowiedniego źródła taką gorczycę. Czy to każda gorczyca ma takie skłonności do patogenów? Będzie fajnie, bo czas praktycznie już zbliża się wielkimi krokami do siewu. To trzeba będzie przejechać już tylko bronami, ładnie wyrównać i właściwie od razu można zasiać. Myślę, że tutaj poproszę kolegę Jacka o załatwienie tej sprawy. Jacek przy okazji na antenie. Ja do ciebie zadzwonię. Pogadamy, umówimy temat i zobaczymy, jak to pójdzie. Ale na pewno idziemy z tym tematem do przodu. No to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!